Władze Jeleniej Góry chciały wybudować duży parking przy jeleniogórskim dworcu PKP. Miał on powstać w miejscu, gdzie obecnie znajduje się stare torowisko. W tej sprawie miasto wystosowało zapytanie do PKP. Niestety kolej odpowiedziała nam negatywnie, biorąc pod uwagę, że raz na 10 lat wykorzystują te tory. Dla mnie jest to niezrozumiała informacja. Przecież to z jednej strony służy mieszkańcom, służy pasażerom, którzy przyjeżdżają na pociąg i chcą zostawić swoje samochody, a z drugiej strony też służy bezpośrednio kolei. Ale to nie jedyne rozwiązanie, jakie mają w zanadrzu władze miasta. My wybudujemy w ramach przebudowy ulicy Krakowskiej miejsca parkingowe, ale to nie będzie tyle miejsc parkingowych, które są potrzebne akurat w tym miejscu, a my wybudujemy tylko taką ilość, ile mamy terenu, bo reszta to są skały. Mimo to władze Jeleniej Góry nadal mają nadzieję, że swoją decyzję zmieni PKP i że uda się wybudować przy dworcu parking z prawdziwego zdarzenia. Termin graniczny wyznaczają środki unijne, przy wsparciu których miasto chciałoby przeprowadzić tę inwestycję. Projekty można składać do ostatniego dnia października tego roku. Pana zdaniem powinno tutaj powstać więcej miejsc parkingowych dla samochodów osobowych? Czemu nie, nie? Dużo dla taksówek też przyjeżdżają, tu powinno coś być. Tak jak teraz przyjdzie po mnie brat, to nie wiem, gdzie stanie na przykład, także pewnie kilka by się przydało. Miejsc parkingowych nigdy za wiele. Tuż przed zamknięciem dzisiejszego wydania serwisu informacyjnego otrzymaliśmy odpowiedź z biura prasowego PKP. W najbliższym czasie w Jeleniej Górze na starym torowisku ma dojść do spotkania komisji, która ustali, czy ten teren może zostać wyłączony z ruchu kolejowego, a tym samym czy może zostać przekazany na rzecz samorządu.